Tak, czuję wsparcie i kolegów, i koleżanek z PiS-u, bo jesteśmy jedną drużyną i chcemy wygrać te wybory. Słowa kandydatki Platformy Obywatelskiej na prezydenta szybko zrobiły furorę w internecie. Nie zabrakło komentarzy polityków. Można przejęzyczyć raz, można dwa razy, można nawet trzy razy się przejęzyczyć. Ale jeśli ktoś robi to codziennie, to nie jest już przejęzyczenie, ale norma. Ta pani chce do PiS-u. To będzie cudowna kampania. Małgorzata Kidawa-Błońska później skomentowała, iż ma nadzieję, że będzie to przejęzyczenie prorocze. To nie pierwsze wpadki językowe kandydatki Platformy na prezydenta. Potwierdzają, że kontynuuje misję Bronisława Komorowskiego w wygłaszaniu różnych głupot, bezsensownych opinii, etc. Łącznie z tą, że ostatnio liczy na poparcie zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, unieważnia politykę zagraniczną, ale także wypowiada takie twierdzenia typu, że gdyby natura chciała, to przekop Mierzei Wiślanej by był. No, kompletnie absurdalne, bo jak wiemy i kanał panamski i Suezki nie wybudowała natura, tylko ludzie wybudowali. Choć zdaniem publicysty Krzysztofa Karnkowskiego, mimo wszystko nie można jej lekceważyć jako głównego przeciwnika prezydenta Andrzeja Dudy w nadchodzących wyborach. Według ostatniego sondażu Social Changes na zlecenie w polityce.pl Andrzej Duda może liczyć na poparcie 43% wyborców. Na Kidawę-Błońską chce głosować 24% ankietowanych. Mylenie prospisem chyba nie pierwszy raz zresztą. No to jest jakiś taki no, problem i to może być problem dla potencjalnej głowy państwa. Natomiast innym problemem jest to, że mniejsza prawdopodobnie, a może i równa połowa wyborców mimo takich sytuacji będzie skłonna panią Małgorzatę Kidawę-Błońską poprzeć i na pewno przez te jej pomyłki drobne nie można sobie pozwolić na jej lekceważenie, bo jest dla Andrzeja Dudy groźnym przeciwnikiem. Według nieoficjalnych informacji jutro marszałek Sejmu Elżbieta Witek ma ogłosić datę wyborów prezydenckich. Pierwsza tura może odbyć się w trzech majowych terminach. 3, 10 lub 17 dnia miesiąca. Magdalena Bałkowiec, Telewizja Republika.